Po wybraniu 10 więźniów wystąpił z szeregu ojciec Maksymilian Maria Kolbe. Zdjął czapkę i stanął na baczność przed komendantem obozu Fritzschem. Fritzsch odezwał się. Czego chce ta polska świnia? Ojciec Maksymilian wskazał ręką na wybranego na śmierć Franciszka Bojowniczka i odpowiedział: ja jestem księdzem katolickim i chcę pójść do bunkra za niego, bo on ma żonę i dzieci. Fritzsch chwilę się zastanowił, a następnie ruchem ręki kazał Franciszkowi wrócić do szeregu. A ojciec Maksymilian wrócił do grona skazańców. Po chwili wszyscy skazańcy odmaszerowali do grobu 13. Przed blokiem kazano mu się rozebrać. Wszystkich wepchnięto do jednej celi. Od tego dnia nikt już nie dawał im jeść ani pić. Codziennie esesmani przybywali tylko, by zabrać zwłoki. W celi nieustannie dobiegały głosy modlitwy. W każdym dniu coraz słabsze. Ojciec Maksymilian o nic nie prosił. Prosił tylko Boga o życie. O życie dla każdego. I tak minęły 2 tygodnie. W międzyczasie umierali jedni po drugim. Po 3 tygodniach pozostało jeszcze 4. Władze obozowe zdecydowały pomóc skazańcom umrzeć. Wezwały kata, który w żyłę lewej ręki dobijał ich zastrzykiem swego. Ojciec Maksymilian z modlitwą na ustach podał swoją rękę katowi i odszedł. Weszli do celi i znaleźli ojca Maksymiliana opartego o ścianę, z oczyma otwartymi, patrzącymi w górę. Wyniesiono ciało bohatera, który ofiarował swe życie za ojca rodziny. Spalono je w krematorium i spełniły się słowa testamentu ojca Maksymiliana, które powiedział 10 lat wcześniej do swoich współbraci. Chcę być starty na proch dla niepokalanej. Chcę, aby ten proch rozwiał wiatr po całym świecie. Aby to ona królowała. Aby to ona zwyciężyła się. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. Kim był dla mnie ojciec Maksymilian? I kim jest dla nas ojciec Maksymilian? Prosimy o prezentację dalej.